Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Powiat Krapkowicki i gmina Krapkowice w sercu jakże wiosennej Opolszczyzny. Nowy obowiązek związany z epidemią grypy. Głównie po to, aby nie zarażać innych. Wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 dotarł już do większości państw na świecie. Niestety, z dnia na dzień przybywa zarażonych. Rośnie liczba zgonów wywołanych tym wirusem. I dalej przybywa. Jedynie w Chinach ustabilizowała się sytuacja, ponieważ dotychczasowe sposoby zapobiegania są niewystarczające. Od czwartku, 16 kwietnia, w całym kraju wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej, na przykład poprzez używanie maseczek. W tej sprawie w czwartek, 9 kwietnia, odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra edukacji narodowej Dariusza Pionkowskiego. Strącony liść, zagubiony twój list z ponad skały. Spada samotny liść, zabłąkany twój list nad przepaści. Stronaj, wiesz, że taki kruchy byłby, wiesz, że silny jak dłonie. Skąd siły ma, co w tę drogę go pcha ponad miarę. Ponad głębiny mórz, ponad gaśnięcia złóż na powietrzu. A te zaostrzenia przepisów, wszystko to dlatego, że niektóre osoby są nieświadomymi nosicielami wirusa. Niestety mogą w tym czasie zarażać inne osoby, słabszych, o słabszej odporności immunologicznej. Nadal trwa akcja Zostań w domu. Obowiązek zasłaniania ust i nosa, czyli przebywając w miejscach publicznych. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, to skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, tak zwanym sanepidem. Ale nie panikuj, spokojnie, sprawdź to wcześniej wszystko. W stacji jest całodobowy dyżur pod numerem telefonu 502-635-535 oraz 692-229-498. W sprawach, które nie wymagają natychmiastowej interwencji, sanepid prosi o kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 77-44-66-740. W tym całym zamieszaniu zachowujmy spokój, proszę Państwa, i rozwagę. Nie utrudniajmy pracy zaangażowanym służbom, no i tym naszym kochanym medykom. Zanim wykonasz telefon o pomoc, poszukaj odpowiedzi w informacjach publicznych, w internecie czy innych mediach. Do czasu ugaszenia rozprzestrzeniania się na świecie tej zarazy należy stosować się do zaleceń publikowanych przez ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, służb powiatowych czy gminnych. Na ich stronach internetowych, ogłoszeniach uzyskacie Państwo więcej informacji. Jak do tej pory z raportu naszego starostwa wynika, że na dzień 17 kwietnia, godzina 12, liczba stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem 5, liczba osób hospitalizowanych 3,
115 osób objętych kwarantanną, liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym 19. Pozytywnym jest również to, że świat zjednoczył się w walce z tym wrogiem. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem leku oraz odpowiedniej szczepionki uodparniającej. Pracują nad tym firmy i naukowcy w wielu krajach. Poszczególne rządy krajów, także Polska oraz Unia Europejska, przystąpiły do realizacji pomocy dla przetrwania gospodarki narodowej, działalności gospodarczej wielu osób. Trzeba przyznać, że większość osób w naszym miasteczku i okolicy stosuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Nawet są osoby indywidualne oraz firmy, które bezinteresownie pomagają innym, na przykład medykom. Robią to poprzez szycie i dostarczanie maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, jedzenia i tym podobne. Siódmego kwietnia był Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji brawo dla naszych medyków. Kierujemy najlepsze życzenia do lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu medycznego. Natomiast Wielki Czwartek, 9 kwietnia, był to Dzień Kapłanów. Ludzi, którzy wspierają nas modlitwą i dobrym słowem. Za to wszystko Wam wszystkim serdecznie dziękujemy. Wytrwałości i solidarności, radosnego wiosennego nastroju. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia. Mm-hmm.